Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze Days Gone. No ładnie, prosto z południowej bazy, żeby dojechać do naszej żony, trzeba poświęcić cały bak paliwa. Mam nadzieję, że znajdziemy tu jeszcze jakiś, bo inaczej będzie trochę smutno, ale widzę coś czerwonego na horyzoncie, więc nie jest źle. A naszą przygodę rozpoczniemy od wizyty na... No właśnie, ciężko to nazwać grobem, nad pomnikiem żony. Dzisiaj w ogóle szykuje nam się misja taka pełna wspomnień. Ale to może i dobrze. No, cześć. To znowu ja. Mówię ci, tu jest jak w psychiatryku. Pamiętasz ten noc Farewell, czy... No tak, żadne z nas o tym nie zapomni. Ale ten gość z Niro, O'Brien, on żyje. Jakoś przeżył. No i przyznaję, że jakiś czas myślałem, że może i ty przeżyłaś. Gdyby tak było, to głupio bym się czuł, że tu ciągle przychodziłem. No i chyba i tak głupio się czuję, bo przecież tu nie umarłaś. Ale jest mi strasznie przykro, że nie było mnie przy tobie, kiedy cię wieźli na operację. A kiedy cię wypuścili, O'Brien mówił, że 6 godzin, Jezu. Zawsze byłaś twarda, ale powinienem być przy tobie. Kiedy wasz obóz został zaatakowany, wtedy też mnie nie było. Więc... nieważne. Buzer się zadomowił. Chyba mówiłem ci, że stracił rękę za stronie wieczyści. To był rozpierdol. Wciąż mieszkamy w obozie Lost Lake. Wygląda na to, że jeszcze trochę tam zostaniemy. No, tak się ułożyło. Znaczy się, wciąż jest mędą, ale przecież go znasz. Ostatnio zachlał się w 3 dupy. Postanowił wrócić do domu z buta. Jezu, powinnaś była go zobaczyć. Sam nie wiem. Martwię się o niego. Dobra, muszę lecieć. No, to tak. Wrócę jeszcze. Pa. Dobrze to wiedzieć, że jeszcze tu wrócimy. O! I od razu jak się jaśnie zrobiło po spotkaniu. Najgorzej. Jeżeli w którymś momencie rzeczywiście sobie odpuścimy, aby się okazało, że to jednak trochę za szybko. Ricky wydaje się być trochę zainteresowana. Kanister. Naszym kolegą, a przynajmniej trochę bardziej niż Abby, chociaż... Ja mam zawsze problem z odczytywaniem zamiarów kobiet, więc być może źle na to wszystko patrzę. Zresztą. No to jazda. O tak, o tak, full back. Coś co lubimy. A teraz jak już tu jesteśmy, możemy chyba lecieć prosto do miasta. Zastanawiam się, nam mówią przez ten most, ale z tego co kojarzę, to ten most to bardzo wyboista droga. Co nie zmienia faktu, że na naszej... Również stoją jakieś dziwne pancerne reklamy. Jedziemy. Dobra. Teraz już powinno być z górki, ale to może zobaczmy się w samym mieście. A tu trafiliśmy chyba na jakiś bieg, maraton czy coś. No nic, zepsujmy im zabawę. I możemy jechać dalej. Ciekawe towarzystwo. Tyle lat po katastrofie, a oni dalej jakieś imprezy biegowe tu tworzą. No ale cóż, trzeba być człowiekiem w tym wszystkim. Tylko tyle nam zostało. Co się dzieje? No pięknie, a my jeszcze z kuszą na plecach. No dobrze. Zobaczymy, czy nie dałoby rady tych problemów rozwiązać nieco inaczej. Na przykład tak. O, ty kolego w kasku. Nie! Co się stało? Nic. I zobaczmy na to wszystko z innej perspektywy. Panowie, ile można czekać na działanie tego? O! Zaczęło się.
widzę, że tak grubo podeszli do tej akcji. O-o. O, chyba ktoś nas wyczuł nawet w tym wszystkim. No to dobra, wchodzimy na grubo. Ktoś dostał. O. No przyznam, że mógł trochę więcej zrobić tamten strzelający, ale i tak jest nieźle. Mi przykro, że nikt nie przyszedł. Naprawdę wkurzyliśmy wszystkich. I to dosłownie. To znaczy... nie wszystkich. Ale chcę, żebyś wiedział, że jesteś dla mnie ważny. Że dla ciebie oddam wszystko. Wszystko. Ten pierścień to symbol mojej miłości. Jest bezcenny. Nie ma początku ani końca. Kocham cię. Szlak. Jest ich więcej. O kurczę. Kamień byłby niezły. Motor. No i zauważył nas. No, całkiem przyjemna zabawka. Może tak, może... A coś, co nie wybucha tak z takim opóźnieniem? Macie raz. Trochę jaśniej się zrobi, bo przyznam, że mało to tu widać w okolicy. Dobra, ale zobaczmy, może jakbyśmy mieli wyjść tylko na moment. Nie to. To podnieś. Ile mamy amunicji? Niewiele, ale może wystarczy, żeby zobaczyć... Trochę odrzut ma, ale dział... Nie, wracaj! Ten pierścień... To moja przysięga. Że zawsze będę cię kochał. I że nigdy cię nie opuszczę. To... możecie się pocałować. Jedną chwilkę. Masz, możesz to sobie wziąć. Ale tylko jeśli obiecasz ujeżdżać mnie tyle, co ten swój motor. No więc, ogłaszam was mężem i... no, żoną. Okej, to ja już pójdę. No gdzie? Bez obaw. To się zdarza po raz ostatni. Buzman, jesteś? Tak, Dick, co tam? Kojarzysz może kościółek, w którym pobraliśmy się z Sarą? No, potrafiłem na kilku dupków, którzy robili tam burdel. Szkoda, że mnie tam nie było. Ale moment, tam nasza kusza leży. Ci ich powybijać. Niszczyć kościół Sary, kurwa. W każdym razie, to tyle z mojej strony. Bez odbioru. Aha.
No świetnie. To cóż, no mamy krowę na plecach. Adi, jesteś tam? Szpital w Nowskiej. Słyszycie mnie? Deacon, to ja. Adi, świetnie, świetnie. Słuchaj, a nie ruszasz się teraz nigdzie? No bo musimy się spotkać. Wszystko gra? Co się stało? Nie, nic takiego. Powiem ci, jak się spotkamy. Deacon, bez odbioru. Chcemy po prostu naprawić transformator. Tyle w temacie, ale to lecimy do Adi. O, nawet pozwolą nam na szybko podróż. To tym bardziej. Najgorzej, że jest tutaj kilka misji i nie wiadomo, co nam odpalą. O, i znowu na dwójeczkę jedziemy. Znaczy 2% paliwa nam zostało. No zobaczymy. Co widziałem? Otwórz mu bramę. Cześć misjo, cześć ekipo, ale może byłbym za tym, że zanim się zabierzemy za zadanie... Heimler, co słychać na rynku broni? To trochę poprawimy naszą sytuację tutaj, a może jeszcze trochę skuszą. Dorzucimy amunicję, zalejemy motocykl i zaraz się widzimy w tym miejscu. No, okej. No, i gotowi na dalszą drogę. Chyba jedziemy rzeczywiście naprawić transformator. Ricky? Masz, co ci trzeba? No, chyba wszystko wzięłam. Jedziemy. Chyba masz dobry dzień, Ricky! To przez świeczkę, Dick. Często? Jest takie stare przysłowie. Lepiej zapalić jedną świeczkę, niż przeklinać ciemność. Przez ostatnie 2 lata było dużo przeklinania. Jeśli uda nam się zapalić światło Lost Lake, to będzie nasza pierwsza świeczka. Aha, jest tylko mały problem. Niby jaki, Dick? Światło przyciąga różne paskudstwa i dlatego o wiele łatwiej cię znaleźć. Hej, dojeżdżamy. Szlak, rojaki. Myślałam, że będzie czysto. No co ty, z naszym szczęściem? Ten dobry humor to przez świeczkę. A to ciekawe. Nie wnikamy. Rozpoczynamy majówkę. A jak tamten uchronił się od ognia? To nie wiem. Niech tam wraca. O, zobaczymy cel naszej koleżanki. Ale widzę, do naszego nam brakuje. Albo nie było tematu. To już chyba wszystkie. Kolejne trofea. Dobra. Żeby to naprawić, muszę się tam wdrapać. Robiłaś to już kiedyś? Nie, ale zawsze musi być ten pierwszy raz, nie? Jasne. Dobra, chodź, podsadź mnie. Już, gotowy? Aha. Raz, dwa, trzy! Nie chcę nic mówić, ale... Jeśli spadniesz, to cię nie złapię! Tam jakby... Rany dzięki! Będę mieć to na uwadze! Ptraszki przyglądały się tej... O! O kurcze! A skąd to się na dole tu wzięło? Koleżanka, jak ci się nasz firewall podoba? Mam nadzieję, że nieźle. No? Są moje! Dick! Staram się! O! Jakie to roz... kakane towarzystwo! Ptraszki, a wy nie powinniście tam na górze stać? W ogóle tak nie było wcześniej widać, żeby coś tu tego typu się śmigało po okolicy. Tu trzeba uważać, bo to jest stacja paliw, a nasza koleżanka tam na słupie to nie wiadomo, jakby sobie poradziła. No właśnie tego się bałem, że one z bliska są dość skoczne. Nie wiem, jak łatwiej z nimi walczyć, ale na pewno nie pójdziesz do naszej Ricky, która walczy o ciepłą wodę. Jak tam? Zrobione! Okej. Okay. Na dół. I całe szczęście. Oh, to było niezłe. Tak, trzeba będzie to jeszcze kiedyś powtórzyć. Dobra, pogadam ze Skizem, żeby założył tutaj wokół drut kolczasty. Może to powstrzyma traszki. No, brzmi jak gówniana robota, która mnie przypadnie. Dasz radę. Chodź, muszę coś jeszcze sprawdzić. A, na motor idzie. O, czekaj. Od jakiegoś czasu zbieramy to. Okej.
miło, że czekają na nas. No więc, twoja kobieta? Dobra, skąd ty do cholery? Nie trudno dodać 2 do 2, Dick. Znaczy, straciłeś się w tym obozie dla uchodźców, tym na północ od Belknap. A od kilku tygodni widujemy w powietrzu helikoptery Niro. To na co liczysz? Na cud? Że jakimś sposobem jest z nimi? Coś w tym stylu. Ale tak nie jest. Nie. Przykro mi. Słuchaj, to nic takiego, więc zostawmy temat. Okej. Ścigamy się lepiej. A może lepiej, nie? Wow, wieście niecie. Już prawie gotowe. Prąd z całego ośrodka przepływa tędy. Tydzień temu wyciągnęłam bezpieczniki, żeby nie było zwarcia. Dobra. Gotowa na sygnał. Dobra! Słuchajcie! Okej. Kilka ostatnich miesięcy było ciężkich, nie przeczę. Mamy mało jedzenia, leków, cholera. Praktycznie wszystkiego. Ale istnieje jedna rzecz i ta rzecz sprawia, że wszystko inne jest bez znaczenia. A ta jedna rzecz to zaufanie. Jakiś czas temu do obozu przyjechało kilku włóczęgów. Część z was chciała ich wykopać, bo ledwo wiążemy koniec z końcem. A druga część nie chciała im zaufać. Dzisiaj przedstawię wam dowód na to, co cały czas powtarzałem. Potrzebujemy wszystkich, naprawdę wszystkich, którzy chcą tu zostać z nami, którzy chcą pracować, którzy w końcu chcą pomóc nam w odbudowie. Przez kilka ostatnich miesięcy Ricky właśnie tym się zajmowała. Ale sama nie da rady. Potrzebuje pomocy. To, co stanie się dziś, jest konsekwencją tego, że przyjęliśmy do obozu włóczęgę, pozwalając mu, żeby zdobył nasze zaufanie. Dzisiaj wykonamy krok, by się wyrwać z ciemności! Chodźcie! Dziękuję! Dziękuję! To ci się spodoba. Tak, dobranoc. Jezu, hej! Co się stało? Nic takiego. Spoko, idziemy do Adi. A więc na zdjęciu to była ona, nie? Tak, to moja żona. Ach, głupie pytanie. Wybacz, Dick. Nie ma za co przepraszać. Ona od dawna nie żyje. Mimo wszystko pewnie nie jest ci łatwo. Pewnie narobiłeś sobie nadziei. Sama nie wiem. Chciałabym jakoś ci pomóc. W sumie możesz. Jak? Przestań o tym mówić. Okej. Romantyk. Mam nadzieję, że Adi nie będzie zazdrosna o całą tę sytuację. Jednak coraz więcej misji z Ricky nam wypada. Adi? Adi? Światła się świecą. Wydaje mi się, że jej tu nie ma. Adi, jesteś tu? Dobra, to zdejmuj. Że co zdejmuj? Zdejmuj koszulę i wskakuj na stół. Hej, słuchaj, to nic takiego. Dickon? Chcesz złapać infekcję? Może jestem inżynierem, Dick, ale to wcale nie znaczy, że... Aha, że nie potrafię opatrzeć rany. Ach, nigdy bym nie zgadł po tym, jak wodzisz palcami po przełącznikach, czy obwodach, czy cholera wie, co ty tam robiłeś. Dobra, to... może zaboleć, tylko odrobinka. Gotowy? O Jezu, dobra. Serio? To może jednak poczekamy, aż wróci Adi, co? Poczekaj. Już. Koniec. Ale beksa. Mówiłem ci, że to nic. No, mówiłeś.
O, wow. Ty naprawdę byłeś na wojnie. I to nie jednej. Cholera, rację. A ty skąd masz? Z Afganistanu, czy z klubu, czy może z później? Nie. Chyba nie pamiętam. A ta skąd jest? Ricky, a... Nie jestem pewien, czy... Wiesz, słyszałem, że Adi nie lubi, kiedy ludzie grzemią w jej sprawach. Tak. Ja też to słyszałam. A ta skąd jest? Ricky. Dick, ja nie mam męża. Okej. To może wrócisz tu jutro i pokażesz się Adi, a ona powie ci, jak dobrze się spisałam. Ricky, a... Dick, ty nie musisz. Nie ma za co. Hej, Nikon. Wiesz, może zabierz kiedyś świeczkę. Tam na zewnątrz bywa naprawdę ciemno i zimno. To dopiero wyjście z ciemności. A może też i wyjście z ukrycia, ale zarobiliśmy w 100% na chleb. Dzięki czemu mamy malowanie zarobić na chleb. Nie no, świetna sprawa. Świetna sprawa, a przed nami jeszcze spotkanie z Adi. Ale jak rozumiem, no tę misję mieliśmy chwilę przed tym, co wydarzyło się teraz, więc nic złego nie jest. My, o, Buzman w robocie. A my możemy sobie tutaj zrobić mały finał. Albo jeszcze skoczmy zobaczyć, co tam słychać u naszych przyjaciół, dopóki ich mamy. Mam nadzieję też, że Skizo pamięta swe słowa i wie, kiedy odpuścić. Adi? Hej, Dickon, mogę jakoś pomóc? Chodzi o Buzera. A co z nim? Nie, no wiesz, nic. Nie jest chora, nic, po prostu... Przecież mówiłam, że będzie musiał coś zmienić. Masz tu może jakieś leki? Jakieś antydepresanty, coś w ten deseń? Nie. Wybacz. Okej. Okay. Chwila. Słyszałam, co się działo. Że rzucił się na tych gości, którzy mordowali psy. Tak, i prawie nas przy tym wykończył. No to może w tym tkwi problem. Że prawie nas przy tym wykończył? Dick, co takiego William kocha na tyle, żeby rzucać na szale własne życie? Tu nie chodzi o jego chore ciało... Tylko raczej o jego chorą duszę. Kumam. Dzięki, Adi. No! To była wyjątkowo długa misja. No nic, ruszamy w drogę, ale już w następnym odcinku. A tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle. Trzymajcie się. Hej, hej.